dzisiaj zabieram Was w podróż pociągiem na Sri Lance. No, to jest, słuchajcie, historia dosyć długa. No, bo w 1864 roku powstał pierwszy fragment kolei, który miał tylko 54 km. Dlaczego ta kolej powstała na Sri Lance? Skąd się wziął pomysł? No, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w centralnej części znajdują się plantacje herbaty. No, kiedyś była kawa, ale później Anglicy posadzili herbatę, no kiedy ta kawa zachorowała. No, był problem, jak transportować herbatę, którą zbiera się przez cały rok do portów, które na statki i potem do Europy. No, chodziło o pieniądze, chodziło o biznes, trzeba było zarabiać i to szybko. No, początkowo herbatę pakowano do skrzyń, które były drewniane i wozy z bawołami po prostu wiozły je do portu i to trwało i trwało i nie było końca, no nawet czasami ponad miesiąc. A potem rejs do Europy, no to kolejne miesiące, także plantatorzy musieli czekać na gotówkę, a chcieli mieć ją bardzo szybko. Postanowiono, Anglicy zdecydowali o budowie kolei. Koleje prowadzą jakby z północy na południe, to znaczy na przykład z Jaffna do Matara, z Colombo do Trinco. Jest stacja w Kendy, czyli w centralnej części wyspy. No i z Kendy mówi Wam, że najlepiej się wybrać na plantację herbaty pociągiem. Kendy na Nuoya, to jest przy Naureli, dlatego że w Naureli nie ma stacji kolejowej. Na Nuoya znajduje się około 15 minut od Naureli, czyli Małej Anglii. Albo z Nanuoya do miasta Ella. Zaraz za Ellą jest ten słynny most Nine Arch, czyli most, który ma łuki, 9 łuków i jest no fascynujący. Wszyscy chcą mieć tam zdjęcia. Ja Wam polecam wysiąść sobie w Ella, przejść spacerkiem na most, zrobić zdjęcia i po prostu podziwiać widoki z tego mostu. Kolej na Sri Lance. Są trzy klasy, czyli jest pierwsza, druga i trzecia. Pierwsza klasa to jest koszt na przykład Colombo, Kendy 1000 rupii. Natomiast druga albo trzecia, druga to może być 180, natomiast trzecia to może być nawet 100 rupii. Także te ceny w drugiej, trzeciej klasie są bardzo, bardzo niskie. Pierwsza klasa to jest klimatyzowany wagon, dają czasami jakieś bułeczki, jakieś ciasteczka i czasem nawet można zobaczyć filmy amerykańskie na ekranie telewizora. I jest bardzo, bardzo zimno, no bo klima mocno działa. Druga klasa, trzecia klasa to są miejsca siedzące albo stojące, bo nie ma miejscówek i wtedy macie wiatraki, które chłodzą. Piękne widoki, można pojechać z Colombo na przykład do Gale, fantastyczna trasa, dlatego że prowadzi przy samym oceanie. Można, słuchajcie, się po prostu po Slance poruszać pociągami. Są, no, jeżdżą no, może nie bardzo często, bo rano jest dosyć duży ruch, kiedy ludzie jadą do pracy, no i wieczorem. I słuchajcie, jest tak dużo pasażerów, no dlatego, że w tej chwili jest około 300 tysięcy mieszkańców jeździ pociągami i oni uczepiają się drzwi w pociągu i jadą jak takie winogronka, dlatego, że nie ma miejsca dla wszystkich chętnych. No powinno być więcej tych pociągów takich dojeżdżających do dużych miast i przywożących pracowników tych miast, no ale na razie nie ma. Kolej jest bardzo wygodnym środkiem transportu, sprawdza się jakość toru, sprawdza się jakość lokomotyw, ale na Sri Lance już nie ma tych słynnych lokomotyw starodawnych, które dymiły z kominów. Teraz lokomotywy mają akumulatory i są to pociągi właściwie takie, które spotykaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce. Takie podmiejskie, zwykłe pociągi, tylko że niebieskie. Cześć, do zobaczenia.